Święty Alfons Maria de Liguori. Wysławianie Maryi. Rozdział trzeci. Nadzieja nasza witaj. Punkt pierwszy. Maryja jest nadzieją wszystkich ludzi. Współczesnym heretykom trudno jest znieść to, że pozdrawiamy i nazywamy Maryę naszą nadzieją, mówiąc, Nadzieją nasza, witaj. Mówią, że jedynie Bóg jest nadzieją człowieka i że on przeklina każdego, kto pokłada nadzieję w stworzeniu. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Maryja, twierdzą oni, jest stworzeniem, a czy jakieś stworzenie może być naszą nadzieją? Tak mówią heretycy, ale mimo to Kościół święty chce, by wszyscy kapłani, diecezjalni i zakonni, codziennie zwracali się do niej i w imieniu wszystkich wiernych, wzywali Maryją tym słodkim wezwaniem. Nadziejo nasza, nadziejo wszystkich. Witaj. W dwojaki sposób, mówi święty Tomasz, doktor Anielski, możemy pokładać w kimś nadzieję, albo jako w przyczynie pierwszej, albo jako w pośredniku. Kto spodziewa się otrzymać jakieś dobrodziejstwo od króla, pokłada w nim nadzieję jako we władcy, w ministrze zaś lub jego ulubieńcu pokłada ufność jako w pośredniku. Jeśli łaskę otrzyma, to dostał ją przede wszystkim od króla, ale przecież za pośrednictwem jego ulubieńca. Może więc on słusznie nazywać pośrednika swoją nadzieją. Król niebios, będąc dobrocią nieskończoną, Niezmiernie pragnie obdarzać nas swymi łaskami. Ponieważ jednak potrzebuje naszej ufności, to aby ją w nas zbudzić, dał nam za matkę i orędowniczkę swą własną matkę i wyposażył ją we wszelką władzę wspierania nas. Chce więc, byśmy w niej pokładali nadzieję co do zbawienia naszego i byśmy się od niej spodziewali wszelkich łask. Tych, którzy pokładają ufność jedynie w stworzeniach, z wykluczeniem Boga, jak to czynią grzesznicy, którzy dla pozyskania ludzkiej przyjaźni i łaski nie boją się obrażać Boga, tych Bóg bez wątpienia przeklina, jak mówi prorok Jeremiasz. Tym zaś, którzy nadzieję pokładają w Maryi, jako matce Boga, mogącej wyjednać im łaskę i życie wieczne, tym Bóg błogosławi i znajduje w nich upodobanie. Pragnie bowiem, by wszyscy ją czcili, to wielkie dzieło jego rąk, które samo umiłowało go i uczciło na ziemi bardziej niż wszyscy ludzie i aniołowie. Słusznie więc nazywamy Najświętszą Pannę nadzieją naszą, albowiem, jak powiada błogosławiony Belarmin, spodziewamy się otrzymać za jej wstawiennictwem to, czego byśmy nie mogli otrzymać poprzez własne modlitwy. Prosimy ją, mówi Suarez o wstawiennictwo. Słusznie zatem Kościół Święty nazywa ją Matką Świętej Nadziei, matką, która budzi w nas nadzieję nie tyle uzyskania dóbr nędznych, znikomych i ziemskich, ile dóbr niezmierzonych, wiecznych, odnoszących się do życia błogosławionych. Witaj, Nadziejo duszy, pozdrawia Marię Święty Efrem, witaj pewne zbawienie chrześcijan, wspomożycielko grzeszników, obrono wiernych i zbawienie świata. Święty Bonaventura przypomina nam, że oprócz Maryi nie mamy po Bogu żadnej innej nadziei i dlatego nazywa ją jedyną po Bogu nadzieją naszą. Święty Efrem, rozważając to zrządzenie opatrzności Bożej, mocą którego, jak mówi święty Bernard i jak jeszcze później dokładnie to wykażę, wszyscy dostępujący zbawienia mogą się zbawić przez wstawiennictwo Maryi, takimi się do niej zwraca słowami: Pani, nie przestawaj strzec nas i przygarniać pod płaszcz twej opieki, bo po Bogu żadnej nie mamy prócz ciebie nadziei. Podobnie uczy nas Święty Tomasz z Wilanowy, nazywając Maryję jedyną naszą ucieczką, pomocą i schronieniem. Pan Bóg nakazał Mojżeszowi, aby uczynił przebłagalnię ze szczerego złota i oznajmił, że z niej będzie do niego przemawiał. Uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota ponad przebłagalni, będę z Tobą rozmawiał. Pewien autor pisze, że tą przebłagalnią jest Maryja, przez którą Bóg przemawia do ludzi i udziela nam przebaczenia, rozdaje łaski i dobrodziejstwa. Dlatego, jak zauważa święty Ireneusz, Boskie Słowo przed wstąpieniem w łono Maryi wysłało do niej Archanioła z prośbą o przyzwolenie. Bóg chciał, żeby tajemnicę wcielenia. Świat zawdzięczał również przy Najświętszej Pannie. Dlaczego misterium wcielenia nie dokonało się bez zgody Maryi? Dlatego, że Bóg chciał, aby ona była początkiem wszelkich dóbr. Przez nią świat już ma i będzie miał wszelkie dobro. Słusznie przeto wołał pobożny Ludwik Blozjusz. O Maryjo, jakże jesteś godna miłości i jak łaskawa dla kochających Ciebie. Któż by był tak nierozumny i nieszczęsny, aby Ciebie nie miłował. W niepewnościach i wątpliwościach oświecasz umysły tych, którzy się do Ciebie uciekają w swych strapieniach, ufających Ci pocieszasz w niebezpieczeństwach, wspierasz wzywających Ciebie. Jesteś po boskim swym Synu, pewnym zbawieniem swoich wiernych sług. Bądź przeto pozdrowiona, o z rozpaczonych. O ucieczko opuszczonych! Maryjo, jakże jesteś potężna. Syn Twój bowiem chcąc cię uczcić, natychmiast spełnia Twoje prośby. Święty German tak się do niej modli. O pani moja, ty sama jesteś mi pociechą daną przez Boga, przewodniczką w mojej pielgrzymce, wzmocnieniem w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyzwoleniem z więzów, nadzieją mego zbawienia. Wysłuchaj, błagam Cię, próśb moich i miej litość nade mną, królowo moja, ucieczko moja, życie moje, wspomożenie, nadziejo i siło moja. Słusznie więc stosuje święty Antonin do Maryi ten fragment Księgi Mądrości. Przyszły mi wraz z nią wszelkie dobra. Ponieważ Maria jest matką i szafarką wszelkich łask... Powiada on, można twierdzić, że wszyscy ludzie na Ziemi, a zwłaszcza ci, którzy mają do tej królowej wielkie nabożeństwo, otrzymali wraz z nim wszelkie inne dobro. Kto znalazł Maryję, znalazł wszelkie dobro, wszystkie łaski i cnoty. Ona bowiem swym potężnym wstawiennictwem wyjedna mu wszystko, czego potrzebuje, aby był bogaty w łaskę. Iluż ludzi pysznych stało się pokornymi dzięki nabożeństwu do Maryi, iluż gwałtownych łagodnymi, ilu ślepych otrzymało światło, ilu rozpaczonych nadzieję, ilu grzeszników zbawienie. Sama Maryja to przepowiedziała, kiedy w domu Elżbiety wyśpiewała wspaniały swój hymn: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Tak, Maryjo powtarza święty Bernard. Wszystkie narody nazywają Cię błogosławioną, bo wszystkim narodom dałaś życie i chwałę. W Tobie bowiem grzesznicy znajdują przebaczenie, a sprawiedliwi wytrwałość w łasce Bożej. A pobożny Landsberg już takie oto wyznanie wkłada w usta Jezusa. O ludzie, biedne dzieci Adama, którzy żyjecie wśród tylu nieprzyjaciół i tylu nędz, starajcie się czcić w szczególny sposób matkę moją, i matkę waszą, bo dałem wam Maryję za wzór, abyście się od niej nauczyli, jak macie żyć. Uczyniłem ją waszą ucieczką, byście u niej szukali schronienia w nieszczęściach. Tę moją córkę uczyniłem właśnie taką, żeby się jej nikt nie lękał i nie obawiał szukać u niej ratunku. Dlatego dałem jej serce tak łaskawe i litościwe, które nie wzgardzi nikim szukającym pomocy, i który nie umie odmówić proszącym żadnej łaski. Przed wszystkimi rozchyla płaszcz swego miłosierdzia i nie dopuści, żeby ktoś odszedł od niej bez pociechy. Niech będzie zatem błogosławiona i uwielbiona niezmierzona dobroć naszego Boga, który tę wielką Matkę i obrończynię uczynił dla nas tak czułą i litościwą. O Boże, jakże wielka ufność przepełniała świętego bonaventurę rozmiłowanego w najukochańszym naszym odkupicielu Jezusie i najmiłościwszej orędowniczce naszej Maryi. Tak mówił, cokolwiek by Bóg mi przeznaczył, to jedno wiem, że On nie może odsunąć od duszy kochającej i szukającej Go całym sercem. Dlatego obejmuję Go swą miłością i dopóki mi nie pobłogosławi, nie opuszczę. On zaś nie będzie mógł odejść beze mnie. Jeśli zaś nic innego nie będę mógł uczynić, skryję się przynajmniej w jego rany i będę w nich przebywał, żeby mnie zabrał ze sobą. Rzucę się do stóp jego boskiej matki i będę tak długo przy nich trwał, dopóki mi nie wyjedna przebaczenia. Albowiem ta matka miłosierdzia nie może i nigdy nie mogła patrzeć bez wzruszenia na naszą nędzę, nie pragnąc jednocześnie pomóc nieszczęśliwym którzy u niej szukają ratunku. Gdyby więc nawet nie była do tego zobowiązana, to z litości nie przestanie błagać syna, żeby mi przebaczył. Spojrzyj więc, zakończmy z Eutymiuszem, spojrzyj na nas, o najlitościwsza nasza matko, swymi miłosiernymi oczyma. Jesteśmy przecież Twymi sługami i w Tobie złożyliśmy całą naszą nadzieję. Święty Grzegorz Wielki, papież, opowiada o pewnej dziewicy imieniem Muza, która odznaczała się nadzwyczaj wielkim nabożeństwem do przynajświętszej panny. Kiedy raz znalazła się w niebezpieczeństwie utracenia swej niewinności wskutek złego przykładu koleżanek, ukazała się jej Maryja w orszaku wielu świętych dziewic i powiedziała – Muzo, czy chcesz należeć do tego orszaku? A kiedy Muza odpowiedziała twierdząco, Maryja rzekła – Dobrze – Odsuń się tylko od swych koleżanek i przygotuj należycie, bo za miesiąc przyłączysz się do nas. Muza opowiedziała to objawienie i spełniła wszystko, co jej matka najświętsza poleciła. Po trzydziestu dniach zachorowała i wtedy znowu ukazała się Maryja, wołając ją do siebie. Muza odpowiedziawszy: Oto idę, pani, zasnęła spokojnie w panu. O matko świętej miłości! Życie, ucieczko i nadzieja nasza. Wiesz dobrze, że twemu synowi Jezusowi nie wystarczyło, by tylko on był naszym obrońcą przed Ojcem przedwiecznym, ale chciał, abyś i ty wstawiała się do niego, prosząc o Boże zmiłowanie. Postanowił, że Twe modlitwy mają nam dopomagać do zbawienia i dał im taką siłę, że możesz wszystko wyprosić. Zwracam się więc do ciebie. Nadzieją nieszczęśliwych ja, nędzny grzesznik. Spodziewam się bowiem zbawienia, o Pani, przez zasługi Jezusa i za Twoją przyczyną. Ufam w to bardzo mocno. A nawet wtedy, gdyby moje zbawienie było w moim ręku, to oddałbym je w Twoje ręce, bo więcej ufam Twemu miłosierdziu i opiece niż wszelkim własnym uczynkom. Matko i nadziejo moja, nie opuszczaj mnie, choć na to nie zasługuję. Spojrzyj na moją nędzę i ulituj się, wspomóż mnie i ocal. Wyznaję, że tyle razy swymi grzechami odrzucałem światło i pomoc, jaką mi od Pana wyjednywałaś, ale przecież litość Twoja wobec nieszczęśników i potęga, którą się cieszysz u Boga, przewyższają liczbę i moc wszystkich nieprawości moich. Wiedzą o tym Ziemia i niebo. Że kim ty się opiekujesz, ten nie zginie. Niech więc wszyscy o mnie zapomną, bylebyś tylko ty o mnie pamiętała. O matko Boga Wszechmogącego. Powiedz Bogu, że jestem twoim sługą. Powiedz mu, że ty się mną opiekujesz, a będę zbawiony. O Maryjo, w tobie ufność pokładam. Tą nadzieją żyję. Z nią chcę i spodziewam się umrzeć i zawsze powtarzać, jedyną moją nadzieją jest Jezus, a po Jezusie Maryja.